Interwencyjny ośrodek preadopcyjny w Otwocku. To tutaj trafiają dzieci znalezione w oknie życia, noworodki porzucone w szpitalach oraz odebrane agresywnym rodzicom. Lekarze, pielęgniarki, psycholodzy i wolontariusze walczą o to, by nawet te ciężko chore dzieci znalazły kochającą rodzinę. Sprawdziliśmy, jak funkcjonuje ośrodek oraz jakie są jego największe potrzeby. Pamiętam dziecko, które było zagłodzone. Czasem były takie dzieci, które rozwijałyśmy z pieluszek i płakałyśmy nad nimi, bo widziałyśmy, jak alkohol w łonie matki zniszczył dziecko. Myślę też o dzieciach, które są z zespołami odstawiennymi, prawda? Które przyjeżdżają tutaj na głodzie narkotykowym i są pełne niepokoju. Chociaż zawsze najbardziej dotykają nas te dzieci, które dostały takiej fizycznej krzywdy. Trudne no jest wtedy, kiedy trafia do nas dziecko bardzo uszkodzone, bardzo upośledzone, przez, tak skrzywdzone no, przez los, że to się czasami naprawdę chce płakać. Miałam chłopca uzależnionego od heroiny po prostu. To są rzeczy straszne. Dzieci się boją, są niepewne. Brane na ręce prężą się, wyginają troszeczkę. Wzięte na ręce do karmienia, już dwumiesięczne niemowlę ucieka wzrokiem, nie patrzy w oczy, żeby się nie przywiązywać, bo nie można się do kogoś przywiązać, a potem tego stracić i przywiązać i stracić. Część dzieci trafia z powrotem do rodziców biologicznych, którzy udowodnili swoją zmianę i odzyskali prawa do opieki. Czasem jednak ta zmiana jest tylko pozorna i maleństwa po kilku miesiącach znów trafiają do pieczy zastępczej. Choć ośrodek chętnie współpracuje z rodzicami, tylko nieliczni znajdują czas dla swoich dzieci. Mamy godzinę 11 i tutaj nie ma rodziców. Rodzice niektórzy załatwiają swoje sprawy, nie mają czasu. Albo trzeba powiedzieć odważnie, nie kochają swoich dzieci, tak? Matki się potrafią bardzo dobrze maskować. Pamiętam jedną mamę, która przychodziła codziennie. Ja nie rozumiałam, czemu sąd odebrał jej dziecko, tak? Okazało się, że za każdym razem, jak stąd wychodziła, piła. Ale tu przychodziła, nie czuć było od niej alkoholu, ale codziennie piła. Na końcu okazało się, że jak to dziecko do niej wróciło, po pół roku zostało odebrane, bo piła denaturat. Dla pracowników ośrodka kontakt z rodzicami biologicznymi jest bardzo trudny. To często osoby niesprawne umysłowo, cierpiące na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, uzależnione od alkoholu, narkotyków i nierzadko bardzo agresywne. Czy pani się kiedyś poczuła zagrożona w pracy, w kontakcie z agresywnym rodzicem? Tak, właśnie nam, tak, wszystkim. Na szczęście jesteśmy tutaj razem, na szczęście możemy wezwać w każdej chwili policję, która przyjeżdża do nas błyskawicznie. Zdarzały nam się takie sytuacje, że się na przykład mamy między sobą pobiły, albo dostajemy telefon z pogróżkami, łupnę ci głowę przy samej i już, i do widzenia, i odkładają słuchawki. Albo tam jakieś inwektywy, bo to trzeba zrozumieć, bo my jesteśmy odbierani jako osoby, które im zabrały dzieci. Myślę, że staranie się, żeby nie być agresywnym samemu, bardzo pomaga. I się zdarza często zaczynać kontakt z taką mamą od przytulenia jej. Trzeba jakoś rozładować tę agresję. No takie jest nasze zadanie. Nie poddawać się jej, ani nie, broń Boże, eskalować. Ośrodek działa niezwykle efektywnie. Jedynie 10% podopiecznych nie znajduje domu. Są to dzieci bardzo chore, które trafiają do specjalistycznych ośrodków leczniczych. Dzieci leżące, dzieci genetycznie uszkodzone, dzieci z potężnym małogłowiem, bądź dzieci z bardzo zaawansowanym fazem, czyli zespołem alkoholowym, które rodzą się z bardzo niską wagą urodzeniową, 40 tydzień kilo 100 wagi, prawda? Kiedy norma jest 3600. Nie przyswajają jedzenia, mają bardzo duże trudności z nawiązaniem kontaktu. I bardzo duże trudności z rozwojem intelektualnym. One są wszystkie opóźnione i wtedy, kiedy już to opóźnienie jest bardzo duże, kiedy widać, że to będzie dziecko niefunkcjonujące w żaden sposób intelektualnie sprawnie, to rzadko kiedy znajduje się rodzina. W ośrodku pracuje sztab wolontariuszy, którzy swój wolny czas poświęcają na opiekę nad maluchami. Karmią, przewijają, tulą i ofiarują miłość, której dzieci zostały pozbawione. Pracownicy podkreślają, jak ważny jest regularny wolontariat. Tylko stałość może zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Ona potrzebuje bardzo dużo troski i opieki, ponieważ
no, miała trudne sytuacje w swoim krótkim życiu i jeszcze jest taka troszkę przerażona. Trzeba nad tym popracować trochę, żeby to dziecko zaufało. Ale jak zaufa, radość wielka. Mogę dać tą miłość, które te dzieci tak naprawdę nie mają. Można ponosić, poprzytulać, choć przez chwilę mogą poczuć to ciepło. No inni chodzą na jogę, na zen, do spa, a ja przychodzę tutaj. No, po prostu to jest takie odreagowanie kompletne. Człowiek zapomina o całych brudach świata, o wszystkim, kto komu złe zrobił. Natomiast tu dla nas liczy się każdy maleńki właśnie sukces. O, że się uda zasnąć pięknie, że się pięknie uśmiechamy, że się udaje wyjść z jakiegoś poważnego uzależnienia, które niestety mamusia sprzedała. Także to są takie radości, że właściwie już sobie nie wyobrażam bez tego. Te dzieci potrzebują opieki medycznej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, najróżniejszej. Potrzebują stałości, tego, że są kimś ważnym, najważniejszym, cudownym. Dlatego też zwracamy się, że jeżeli jest ktoś, kto chce nas wspomóc, przekazać nam 1%, to jest to coś, dosłownie kilka złotych, które zapewnia tę stałość, przewidywalność następnego dnia.